Wstyd i hańba 44. Zdecydowałem się użyć takiego tytułu, bowiem nie ma co się patyczkować. Błędy, zwłaszcza te, które doprowadzają do tragedii, błędy, które można było uniknąć, które są przejawem braku odpowiedzialności, brawury, głupoty, zdrady. Należy nazywać błędami, może nawet mocniej zbrodnią, zbrodnią. Talaj powiedział, że to gorzej niż zbrodnia to błąd. My natomiast ciągle czcimy te błędy w takim romantycznym przekonaniu, że może poszło słabo. Ale było w tym coś pięknego. Chciałem wam przeczytać fragmenty z mojej ulubionej książki wspomnień Hrabiego Ranikiera. Książka ta jest bardzo trudno dostępna w tej chwili, w związku z tym myślę, że jeśli ja wam tego nie przeczytam, to, to sobie sami tego po prostu nie przeczytacie, kochani. Jest początek lipca, jest początek lipca roku 44. Już wiadomo, że Polityka Niemiec względem Polaków jest inna, zmienia kierunek. Jak, jak pamiętacie, szef Gestapo pan Birkamp wygłosił takie, taką przemowę do Ronikiera, która jakby pokazuje zmianę pewnego nastawienia, jeśli tak można powiedzieć. Nie miejmy złudzeń. Pan Birkamp był krwawym katem Polaków. Był krwawym katem Polaków, a jednak cały czas z takimi ludźmi jak Birkamp, czy też jego zastępca, jak on się nazywał, Sinthelm, który też był krwawym katem Polaków, mimo że był prawnikiem i człowiekiem, jak wspomina Ronikier, dosyć eleganckim. No i cóż, chciałbym Wam przeczytać kilka fragmentów tej książki, która pokazuje, Moment przed powstaniem. Krótko mówiąc, sytuację, właśnie która, można powiedzieć, doprowadziła do tej narodowej klęski, hańby. W międzyczasie pan Bocheński, uproszony przeze mnie, by pojechał do Warszawy dla zasięgnięcia wiadomości. Jak stoi sprawa owego powstania, o którym coraz. To głośniej mówiono w Krakowie, miał zaraz wejść w kontakt ze wszystkimi, od których miarodajne mógłby otrzymać wiadomości i wracać do nas, by prze przedsięwziąć kroki zabezpieczające kraj przed nieszczęściem, które wyczyn tego rodzaju, jak powstanie, musiałby ze sobą przynieść. Jest rzeczą oczywistą, że w sytuacji, w której Niemcy już Zamierzali, tak jak mówię, zmienić troszkę politykę względem Polaków. Z jakich powodów mniejsza z tym? W każdym razie była to szansa dla ograniczenia strat, które tak były gigantyczne, strat ludności polskiej. No to eskalacja działań przeciwko Niemcom w tym momencie musiało za sobą pociągnąć no, dalsze, nazwijmy to, jakieś retorsje, właśnie niemieckie, dalsze. Mm, Działania, no, krótko mówiąc, odwetowe w skrócie. No i chodziło o to, żeby po prostu nie dawać pretekstu do tych działań odwetowych. Zamiast przyjechać z powrotem, wezwał on mnie gwałtownie do przyjazdu do Warszawy, gdzie stawiłem się na dzień 10 lipca. Od niego i wielu innych dowiedziałem się zaraz, że w stolicy naszej WRE, że nienawiść do Niemców, Przyjmuje rozmiary takie, że musi w tej czy innej formie wylać się na zewnątrz. Gdy zaś spróbowałem w gronie ludzi poważnych ten temat omówić i zaproponowałem, by odezwę z poważnymi podpisami pod do równowagi starać się kraj nawoływać, powiedziano mi przede wszystkim, że takich podpisów się nie zbierze, i że nie będzie to miało żadnego wpływu. Aczkolwiek wszyscy. Przyznawali, że jak ja rozumować muszę, że powstanie byłoby nieszczęściem najstraszliwszym, ale stan umysłów jest już tak podnieconym, że rozsądkiem już nic się nie da osiągnąć. Próbowałem trafić do delegatury i komendy naczelnej. Spotkałem się jednak z wykrętną odmową widzenia się, umotywowaną niemożnością, niebezpieczeństwem spotkania dla osób, które. Wiedzieć, chciałem, widzieć, chciałem. Wobec tego w dniu 11 lipca poszedłem do pana Jasiukowicza, i na ręce jego złożyłem oświadczenie, którego treścią było to, co myślę o grożącym w owej chwili Polsce wewnętrznym niebezpieczeństwie. I wobec usuwania się władz, a szczególnie delegatury rządu, od rozmowy ze mną. Konstatuję, że, że postępowanie delegatury tej w stosunku do mnie i reprezentowanej przeze mnie pracy w ogóle było w najwyższym stopniu niewłaściwe i co najgorsze szkodliwe dla sprawy ojczyzny naszej i z interesem jej sprzeczne. Wobec czego zrywam z nią osobiście <laughs> i kroki swe, które zamierzam przedsięwziąć, opierać będę na własnym zrozumieniu zrozumieniu sytuacji kraju i jego potrzeb oraz na tym, co mi dyktować będzie sumienie i honor mój Polaka. Pan Jasiukowicz obiecał to oświadczenie złożyć delegatowi rządu. Od dłuższego czasu, można powiedzieć, polityka delegatury rządu londyńskiego na kraj i Rady Głównej Opiekuńczej się rozchodziła. Hrabia Ronikier i RGO, Rada Główna Opiekuńcza, starała się zabezpieczyć Polaków, starała się, no, kolaborując z Niemcami, oczywiście też tworzyć różnego rodzaju milicje obywatelskie, które by zapewniały ochronę Polaków przed mm, po prostu bandyterką. Starali się również zabezpieczyć woń, tworząc tam takie same milicje i kombinując broń od Niemców dla ludzi, którzy w ten sposób mogli się bronić. Rada Główna Opiekuńcza poza tym zajmowała się y, no, po prostu żywieniem Polaków, rozdawaniem im posiłków, załatwianiem pracy, wyciąganiem z więzień itd. itd. <laughs> Można powiedzieć, że fizycznie, fizycznie odwalała gigantyczny kawał roboty y, w pracę tej organizacji. Było y, Przągniętych kilkaset tysięcy ludzi. To była gigantyczna, kochani, organizacja, która naprawdę robiła bardzo, bardzo dużo. Natomiast rząd londyński i delegatura na kraj ciągle tylko tworzyła pewne awantury, które można powiedzieć tor torpedowały i komplikowały jej działanie. Na samym początku już yy, hrabia Ronikier. I założyciele Rady Głównej Opiekuńczej doszli do wniosku, że oni się skoncentrują na tym, żeby Polacy fizycznie przeżyli, a kwestie polityczne zostawią opatrzności, ponieważ uważają, że w tak skomplikowanym tyglu geopolitycznym II wojny światowej, skromne środki polityczne, jakie są w rękach Polaków, są zbyt mizerne, żeby się bawić w politykę. Ale ilekroć polityka, którą się bawił rząd londyński. Była w sprzeczności z interesem Polaków, z ich chęcią po prostu przeżycia i przetrwania, no to wtedy Rada Główna Opiekuńcza starała się protestować, działać, rozmawiać i tak dalej. No i tutaj już widzimy, że, że po prostu hrabia Ronikier doszedł do wniosku, że koniec, że już nie ma sensu więcej, bo jeśli chcą, w takim momencie, kiedy można jeszcze dużo zyskać, yy, za 5.12 12 można powiedzieć, podpalić Polskę, wywołując no, masakrę rzeź, no to o czym tu będziemy rozmawiać? Czytam dalej, kochani. Dnia 13 lipca opuściłem Warszawę ostatni raz widząc ją przed powstaniem. Wszystkich swych znajomych i przyjaciół zawiadomiłem o kroku uczynionym wobec delegatury i o zamiarach. Uczynienia wszystkiego, co tylko sumienie i rozum dyktować będą, by nieszczęściu grożącemu krajowi zapobiec. Kochani, to było oczywiste, że to się tak skończy. To nie było tak, że wszyscy myśleli, że będzie fajnie. To się nie mogło dobrze skończyć, po prostu nie było na to żadnych szans. To było czyste, kochani, szaleństwo. Dziwię się, że m, tego rodzaju szaleństwa zbrodnicze e, mają ciągle swoich zwolenników. W Krakowie zostałem w wielką konsternację w gronie naszym z powodu aresztowania jednego, e, jednego z jego członków, doktora Rogowicza. Zaraz też zwróciłem się do Schindhelma, z sprawa ręka e, szefa Gestapo. Birkampo. by go uwolnić, co mi przyrzeczono. W trakcie jednak rozmowy na ten temat oświadczył pan Schind Schindhelm, że czuje się w obowiązku mi zakomunikować, że wiadomości w sprawie przygotowań do powstania w kraju tak dalece obecnie przybrały na sile, że musimy prosić, bym się zastanowił nad sposobami zażegnania tej sprawy. Która nową falę terroru odwetowego sprowadzić musi na Polskę i na nowo ją we krwi pogrążyć. Zaraz na zajutrz, gdy z panem Rogowiczem, świeżo uwolnionym z więzienia i całym gronem naszym, dyskutowaliśmy nad powagą coraz groźniej krystalizującej się sytuacji, otrzymałem telefonicznie wezwanie od pana Schindhelma w jakiejś niecierpiącej zwłoki w sprawie niezmiernej wagi. Okazało się, że chciał mi on sam zakomunikować o cudownym ocaleniu Firera od zamachu na niego. Był on pełen jakby dobrych myśli z tym związanych i tym bardziej wprost z przerażeniem, zupełnie szczerym, mi powtarzał w formie ostrzeżenia to, co się stanie, gdyby powstanie stać się miał faktem. Znowu nalegał na mnie gwałtownie o formułę porozumienia za K. Widząc w nim jedyną formułę dla uniknięcia wybuchu, którego widać się obawiał naprawdę. No, ciekawy klimat, że pan Schindhelm widzi pozytywną sytuację w tej całej sprawie. Nie wiem, nie wiem, jak bardzo zorientowani byli niektórzy ludzie z Gestapo, czyli ludzie Himmlera w jego planach, bo jak wiecie, uważam, że 20 lipca w Wilczym Szańcu. Adolf Hitler faktycznie zginął. Przynajmniej uważam, że jest to dużo bardziej prawdopodobne. Zrobiłem na ten temat filmik. Jeśli ktoś chce, tego sobie odszuka. Nazywa się Zamach na Hitlera. Nie wierząc, by naprawdę mogło to już grozić, raczej gryzłem się wiadomościami przychodzącymi z frontu zbliżającego się do Warszawy i Tarnowa, i tym, że rodzina moja po tamtej stronie. Pozostała jednak w gronie zaufanym. Rozważaliśmy warunki, które Niemcom postawione byłyby dostateczne, by czynniki polskie od popełnienia szaleństwa byłyby w stanie odwieść. W rezultacie tych narad w dniu 25 znalazłem się u Schindhelma, zapowiedziawszy, że chcę z nim mówić, w rzeczy nadzwyczaj poważnej i niecierpiącej zwłoki. Tak jak mówię, Schindler był w tym momencie praktycznie no, bliskim współpracownikiem i Birkampfa, i samego Himmlera, o czym tutaj wcześniej wcześniej pisze hrabia Roniker. I tyle. Był on dosyć kompetentną osobą tutaj do podejmowania pewnych, pewnych rozmów. Za, zakomunikowałem mu, że w gronie mych najbliższych przyjaciół rozważaliśmy wszystkie ewentualności i doszliśmy z, do zgodnego przekonania, że powstanie da się zażegnać jedynie wtedy, gdy ze strony niemieckiej dokonany zostanie czyn o charakterze grossschugig, cokolwiek to znaczy, który by sytuację wzajemnych stosunków zasadniczo był w stanie zmienić. Takim czynem jedynym. Który nam się wydaje wskazanym, a realnie możliwym do wykonania, mogłoby być oddanie Warszawy przez Niemców dobrowolne. Bez wystrzału w ręce AK. I to wraz z odpowiednim terenem obejmującym najbliższe powiaty. A co najmniej takim, który by obejmował potrzebne do lądowania lotniska dla sprowadzenia z Anglii na drodze lotniczej odpowiedniej jednostki wojskowej polskiej, złożonej co najmniej z dwóch dywizji, a także przyjazdu przedstawicieli władz polskich. Rozwinięty przeze mnie w ogólnych zarysach planów, widziałem od razu, że podobał się bardzo panu Schindhelmowi, który nawet wraz ze w szczegółach ze mną omawiać zaczął i Widział w nim wiele cech politycznych mogących dokonać zasadniczej zmiany w stosunkach między Niemcami a Polakami. Nie naruszając stosunku tych ostatnich do sojuszników anglosaskich. Widział on w tym nawet rys projektu nader pożyteczny i według niego czyniący go bardzo interesującym. Prawie bez wahania oświadczył mi, że się zaraz porozumie z Berlinem i o re rezultacie swych zabiegów mi zakomunikuje. Zaś prosił, bym zapewnił sobie stawienie się na czas pełnomocników Armii Krajowej dla ostatecznego porozumienia. Wróciłem do siebie pełen otuchy, opracowując już w myśli wszystkie szczegóły tego, co miało nastąpić w razie przychylnej decyzji, na którą tym razem zdawało mi się, że mam. Prawo liczyć. Niestety, niedługo mogłem się oddawać weselszym myślom, gdyż zatelefonowawszy zaraz do Warszawy, by się upewnić co do przyjazdu osób upoważnionych do traktacji ze strony Armii Krajowej, dowiedziałem się, że na ich przyjazd w najbliższej przyszłości nie można liczyć. Wyciągnąłem z tego, jak się później okazało, zupełnie niesłuszny wniosek, że powstanie nie jest sprawą w danej chwili tak aktualną. Gdy pod wieczór tego dnia otrzymałem zawiadomienie od Schindelma, że Berlin, że z Berlinem rozmawiał i że są jeszcze pewne trudności mające charakter upierania się w obronie prestiżu władzy, odpowiedziałem mu, że nie pozostaje nam nic innego, jak jakiś czas odczekać. Przecież gdybym nie był wewnętrznie przekonany, że wywołanie powstania w takiej chwili i przy takiej przewadze sił przeciwników nie jest absurdem, do którego wykonania nie mogą się chyba w Polsce znaleźć ludzie, którzy by za czyn taki wziąć chcieli na siebie odpowiedzialność, to byłbym bez skrupułów doprowadził do sprowadzenia pełnomocników, przypuszczając, że ich przyjazd w obliczu prawdziwego niebezpieczeństwa musiałby jednak do zażegnania tego straszliwego nieszczęścia przez ludzi przytomnych doprowadzić. Myślę, że mamy tutaj jednoznaczne stwierdzenia mówiące o tym, że. Z perspektywy przed powstaniem, bo zawsze się wyciąga taki argument, że, ha, łatwo krytykować po. No nie, tutaj było, było to oczywiste. To było kompletne szaleństwo i ludzie posiadający rozum to widzieli. Stało się jednak inaczej. Zna, znaleźli się ludzie, którzy wzięli na siebie tą straszną w tych skutkach decyzję, by powstanie stało się faktem. I tak dalej, i tak dalej. Przyszedł wam jeszcze kawałek, fragment ze wspomnień niemieckiego żołnierza, który walczył właśnie w tłumieniu, w tłumieniu Powstania Warszawskiego. I tu jest taki fragmencik, który sobie zanotowałem. Niemiałym, niemałym utrapieniem byli strzelcy wyborowi, którzy potrafili zadać ciężkie straty, a nawet wyhamować. Nie jedną naszą akcję. To dotyczyło zresztą obydwu stron. Widziałem jak z kolei nasz snajper umiejętnie prowadząc ogień powstrzymał kontratak powstańców, którzy tak szybko się wycofali, że nawet nie zdążyli zabrać swoich zabitych, których trójka leżała obok siebie, jakby chciała odpocząć. Między poległymi wtedy dwoma młodymi chłopakami była jedna bardzo ładna dziewczyna, która miała na sobie świetnie skrojone czarne spodnie czarną, skórzaną kurtkę i brązowe włosy spięte w warkocze, których jeden był rozwiązany i włosy leżały rozpuszczone wokół delikatnej twarzy. Wygląd tej kobiety przypominam sobie do dzisiaj, bo była doprawdy wyjątkowa, wręcz zjawiskowa. Skoro nawet nasz dowódca, człowiek zahartowany i twardy jak żelazny odlew, który widział w swoim życiu już wiele niesamowitych rzeczy, chwilę postał nad nią w zadumie, gniatąc w palcach wypalonego papierosa.